O fizjoterapii przy kawie. Renata Jeziłkowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś o fizjoterapii przy kawie porozmawiają dwie Renaty. Moim gościem jest Renata Rałczko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na ty, ponieważ miałyśmy wczoraj imieniny, więc życzyłyśmy sobie też przy tej okazji, prócz przejścia na ty, dużo zdrowia i życia o wysokiej jakości. A o tę wysoką jakość możemy zadbać, na przykład fizjoterapią, ruchem, i o tym dzisiaj porozmawiamy. Fizjoterapia neurologiczna, jest to obszar, którym ty zajmujesz się na co dzień, to jest bardzo rozległa dziedzina. I jakie rodzaje fizjoterapii i ruchu rekomendujesz dla osób z chorobami neurologicznymi? Fizjoterapia w neurologii, tak jak mówisz, jest bardzo obszernym zagadnieniem, i tutaj nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na, na Twoje pytanie ponieważ tak naprawdę to jaki rodzaj fizjoterapii jaką aktywność ruchową mogłabym zalecić pacjentom neurologicznym zależy od wielu czynników między innymi od tego na jaką jednostkę chorobową cierpią pacjenci w jakim wieku są na jakim etapie zaawansowania jest choroba a w przypadku takich schorzeń jak stwardnienie rozsiane czy stwardnienie zanikowe boczne bardzo ważne jest indywidualne podejście do pacjenta ponieważ tak naprawdę każda z osób reprezentuje inne objawy kliniczne inny obraz kliniczny inny przebieg jest choroby także rodzaj fizjoterapii oraz aktywność ruchowa musi być indywidualnie dopasowana do możliwości i potrzeb pacjenta na pewno takim kierunkiem u pacjentów neurologicznych jest fizjoterapia, rehabilitacja funkcjonalna, która opiera się na konkretnych zadaniach funkcjonalnych, bo naszym celem jest to, aby pacjent był jak najbardziej samodzielny i mógł wykonywać jak najwięcej funkcji sam. Także nie zawsze celem naszym jest uzyskanie prawidłowej siły mięśniowej pacjenta ale wykorzystanie na przykład napięcia spastycznego, które często występuje u pacjentów neurologicznych, do tego, żeby mógł daną funkcję wykonać, na przykład transfer z wózka na łóżko. Można tutaj wykorzystać to napięcie spastyczne, a w przypadku gdybyśmy uzyskali normalne napięcie mięśniowe albo zmniejszone napięcie mięśniowe, pacjent by utracił zdolność tej funkcji, więc nie zawsze naszym celem jest Tutaj normalizacja pewnych parametrów na poziomie strukturalnym, ale przede wszystkim, żeby pacjent był, był sprawny, był samodzielny. I tutaj jeszcze takim ciekawostką może być, że jeśli chodzi o dostosowywanie fizjoterapii u pacjentów neurologicznych, ważne jest to, czym oni się zajmują, albo zajmowali przed incydentem neurologicznym, przed rozpoznaniem choroby. Na przykład to jest ważne u pacjentów po udarze na przykład jaki rodzaj sportu wykonywali, ponieważ pewne wzorce ruchowe, które wykonywali, jeśli mamy na przykład do czynienia z graczem w tenisa, forehand, backhand, to tutaj jest tak mocno zapisany w układzie nerwowym, że jeśli wykorzystamy piłkę tenisową, która jest znana dla tego układu nerwowego danego pacjenta, lub będziemy do, wracać do wzorców, właśnie związanych z tenisem, szybciej uzyskamy powrót właśnie tych funkcji, ponieważ one były wcześniej wielokrotnie powtarzane i są jakby najbardziej, można powiedzieć, zapisane w układzie nerwowym. Także wiele czynników tutaj wpływa, jeśli chodzi o dobór fizjoterapii oraz aktywności ruchowej, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o pacjentów neurologicznych. Mhm, bardzo ciekawe i chyba takie nieoczywiste. Bo Układ nerwowy człowieka nie jest oczywisty, jest niesamowicie fascynujący i ma ogromne zdolności regeneracyjne, o czym no, powinniśmy pamiętać na każdym poziomie różnych chorób mhm. neurologicznych. Mhm. Tobie szczególnie bliska jest walka o jakość życia pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. To jest choroba dająca też niejednoznaczne objawy, a często dla. Osoby, która otrzyma diagnozę, brzmi ta diagnoza jak, jak wyrok. Ta choroba dla ciebie nie jest taką tajemnicą jak dla osób, które są laikami. Jakie masz podejście do tej choroby, do, do choroby, do, do chorych generalnie z SM? Od 16 lat pracuję w Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Sulinowie. I tak naprawdę 99% mojej pracy zawodowej jest, tak jak mówisz, związana z pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane. Ta choroba aktualnie. Sytuacja w ogóle chorych na stwardnienie rozsiane w dzisiejszych czasach jest zupełnie inna niż kilkanaście lat temu, ponieważ dostęp do leczenia, do programów lekowych jest, jest bardzo, bardzo dobra. Jest, większość rzeczy jest tutaj refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i, i pacjenci są zaopiekowani pod względem właśnie tutaj programów lekowych, które pozwalają spowolnić lub też zatrzymać postęp choroby. Także tutaj, pod względem leków, idzie to wszystko w dobrym kierunku. I Jednak należy pamiętać, że przysłowiowa tabletka nie, za, nie rozwiązuje wszystkich problemów osób chorych na stwardnienie rozsiane. Także ta fizjoterapia, tutaj szeroko pojęta rehabilitacja są również istotne. Tak samo istotne jak leczenie farmakologiczne oraz programy lekowe. Żeby przybliżyć się tutaj słuchaczom, czym jest w ogóle stwarnienie rozsiane, no to należałoby wyjść od tego, że jest to choroba nieuleczalna, przewlekła, neurologiczna, w której dochodzi do rozsianych w czasie i przestrzeni zmian zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym. I tak naprawdę to, w jakim obszarze ośrodkowego układu nerwowego dojdzie do tych zmian zapalnych, mamy do czynienia z różnego rodzaju objawami stwarnienia rozsianego. Także... U każdej osoby inny jest początek choroby, inny jest zupełnie przebieg i tak naprawdę w momencie postawienia diagnozy nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak choroba będzie postępowała, jakie objawy wystąpią. I są osoby, które chorują 30 lat i dają sobie świetnie radę pod względem funkcjonalnym w życiu codziennym, a są osoby, które chorują 3 lata i już muszą korzystać z wózka inwalidzkiego. Warto podkreślić, że jest to najczęstsza przyczyna, osób, przyczyna niepełnosprawności fizycznej u osób młodych na świecie. Jest rozpoznawana najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. Także jest to choroba osób młodych. Jednak połączenie fizjoterapii oraz szeroko pojętej rehabilitacji, bo tutaj tacy, tacy pacjenci potrzebują też wsparcia psychologa, logopedy, terapeutów zajęciowych. I połączone to z programami lekowymi daje aktualnie du duże nadzieje na zachowanie tej sprawności fizycznej oraz funkcji poznawczych na, na, na wiele, wiele lat. Także jest nadzieja, że tutaj postępy medycyny będą szły w tym kierunku, że to leczenie będzie coraz bardziej skuteczne. Rozmawiałyśmy też przed tym nagraniem, że każdy chyba zna osobę chorą na stwardnienie rozsiane. Czy to znaczy, że dużo jest takich chorych, czy może diagnoza jest teraz stawiana precyzyjnie? W Polsce szacuje się, że jest około 50 tysięcy osób chorych na stwardnienie rozsiane. Na pewno, to tak jak mówisz, diagnostyka tutaj przyczynia się do tego, że tych osób jest coraz więcej diagnozowanych. To nie jest też tak prosto rozpoznać stwardnienie rozsiane, ponieważ jest wiele, osób, wiele chorób o, o podobnych objawach przebiegu, na przykład neuroborelioza jest często właśnie tutaj mylona ze stwardnieniem rozsianym. I, i to, to postawienie diagnozy wymaga wielu badań i tutaj lekarze, neurolodzy kierują chorych na, na bardzo szczegółowe badania, które ostatecznie potwierdzają lub też wykluczają diagnozę stwardnienia rozsianego. My żyjemy w ta, na takiej szerokości geograficznej, gdzie częstotliwość występowania stwardnienia rozsianego jest dosyć wysokie. Badania naukowe mówią o tym, że im dalej na północ od równika, tym częstotliwość występowania stwardnienia rościanego jest większa. Więc, tak jak mówiłam, etiologia stwarnia rościanego jest nieznana, jednak m, prawdopodobnie ma to z, związek właśnie z położeniem geograficznym, a to ma także związek z odżywianiem, z, do, z dostępnością m, do promieni słonecznych i produkcji witaminy D. Także jest wiele różnych teorii, które prawdopodobnie wpływają na to, że stwardnienie Rosiana jest wieloczynnikową, ma wieloczynnikową etiologię. I, I mimo, że nie wiemy do końca, co jest przyczyną, no to jest pełno różnych teorii, które mówią o tym, dlaczego osoby chorują na stwardnienie Rosjana. Nie wiem, czy słyszałaś o teorii wikingów. To jest taka teoria, którą, na którą tutaj natknęłam się pisząc swoją pracę doktorską, że pewien, pewien gen, który jest odpowiedzialny za stwardnienie rozsiane, bo stwardnienie mhm. rozsiane nie jest chorobą, którą dziedziczymy spokojnie mhm. na pokolenie, ale pewne predyspozycje genowe tutaj występują. No to właśnie pewien gen występował właśnie u wikingów, którzy po, podbijając nowe ziemie. No wiemy, co robili Wikingowie, mm -hmm. no ale przekazywali y, y, te, te, ten gen, który był, który predysponował do rozwoju swarnia rozsianego. I, I widać, że na mapie, po terytoriach, gdzie oni dokonywali podbojów. Też ta częstotliwość występowania stwardnienia rozsianego jest zwiększona. Między innymi w obrębie Sycylii nie powinno tam występować stwardnienie rozsiane, a, a gdzieś tam właśnie to stwardnienie rozsiane występuje, więc mówi się o tak zwanym genie wikingów. Jest to taka troszeczkę. Um, ciekawa y, teoria, mm -hmm. niepotwierdzona do, do końca naukowo, ale też się między innymi mówi o, o, o takim genie wikingów. Mm -hmm. A co pacjenta powinno zaniepokoić? Y, bo trudno jest rozróżnić, tak jak mówiłaś, od neuroboreliozy. Zresztą sama znam taką sytuację, że osoba mm -hmm. y, była leczona na y, stwardnienie rozsiane. Okazało się, że ma neuroboreliozę, więc zupełnie tam był całkowity zwrot. Jeżeli chodzi o leczenie. Co jest takiego charakterystycznego, że możemy stwierdzić, czy jest w ogóle coś takiego charakterystycznego, że możemy, obserwując swój organizm, stwierdzić, że to może być stwardnienie rozsiane? Jedno z... Bez badań jednoznacznie nie jesteśmy w stanie rozróżnić my, jako pacjenci, czy to jest neuroborelioza, czy to jest stwardnienie rozsiane. tak? Na pewno tutaj stwardnienie rozsiane charakteryzuje się u większości osób taką postacią rzutowo-remisyjną. Czyli okresami, kiedy występują, pojawiają się nagle objawy, na przykład zaburzenia wzroku, i one też szybko bardzo mijają, także czasami osoba nawet nie jest w stanie zdążyć umówić się do okulisty, bo to najczęściej jest mhm. ten, ten kierunek na, początkowo, bo to mija czasami po, po, po kilku dniach, po tygodniu, z różnym nasileniem, po czym następuje okres remisji. I zapominamy w ogóle, że taki incydent w ogóle wystąpił i kolejny rzut może być za kilka lat lub też za kilka miesięcy, I w zależności od tego, jakie to są objawy, bo może to być w ogóle niezwiązane ze wzrokiem, ale może być niedowład, połowiczy, zaburzenia równowagi, nagle, pacjent, nagle osoba czuje, że inaczej chodzi, że biomechanika chodu się zmienia, że częściej się potyka albo po prostu czuje się zmęczony. I to jest też bardzo częsty objaw stwardnienia rozsianego, jednak często trudny do uchwycenia, ponieważ no, żyjemy w takich czasach, że każdy z nas jest zmęczony, prowadzi bardzo szybki, aktywny tryb życia i często ten, ten objaw jest po prostu bagatelizowany, niezauważany, dopiero po jakimś czasie, kiedy się kumuluje już ta ilość symptomów, bo z czasem, jeśli osoba nie jest leczona, nie, nie ma fizjoterapii, no to dochodzi do coraz częstszych incydentów rzutowych, no i wtedy już zwraca to uwagę osoby, że trafia do neurologa, i wtedy już neurolog na konkretnych badaniach jest w stanie zróżnicować, czy to jest rzeczywiście stwarnie rosiane. Często w ogóle neurolodzy nie mówią na początku, co dolega pacjentowi, ponieważ no, wymaga to wnikliwych badań, żeby określić dokładnie, że to jest stwardnienie rozsiane. Mhm. A co się zmieniło w fizjoterapii i sytuacji tych chorych na stwardnienie rozsiane, jeżeli chodzi o, o to, co mamy teraz w porównaniu do sytuacji sprzed powiedzmy kilkunastu lat? przede wszystkim świadomość lekarzy, neurologów i w ogóle społeczeństwa, że fizjoterapia jest potrzebna u osób chorych na stwardnienie rozsiane, to w ostatnich latach mocno wzrosła. W Polsce są ogólnie dwa ośrodki dedykowane osobom chorym na stwardnienie rościane. Między innymi Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Sulinowie, który prowadzi właśnie taką specjalistyczną, kompleksową rehabilitację dla osób chorych na, na SM. I tutaj... Mm, Pracujemy cały czas, środowisko właśnie nasze, w tutaj fizjoterapeut, ale związanych też ze stwardnieniem rozsianym, żeby fizjoterapia osób z SM była wdrażana już od samego początku, od samej, samej e, diagnozy stwardnienia rozsianego, ponieważ często jest tak, że osoby nowo zdiagnozowane dosyć szybko trafiają w programy lekowe, a jednak nie mówi się nic o fizjoterapii, bo jeśli ktoś funkcjonuje na początku w miarę okej, okay, nie widać e, tej mhm. niepełnosprawności, która jest często ukryta, to nikt nawet nie myśli o tym, żeby się skontaktować z fizjoterapeutą. Dopiero kiedy coś to kolokwialnie mówiąc się, popsuje, to wtedy y, y, pacjent kier, kierowany jest do, fi, do fizjoterapeuty. Jednak y, powinno być tak, że już od samego początku, mimo że y, wydaje się, że jest wszystko okej. Okay, Powinna być taka konsultacja, nie mówię, że to powinna być fizjoterapia taka regularna, ale konsultacja z fizjoterapeutą, który zbada, który powie, jakie są mocne, słabe strony, w jakim kierunku iść, jaką, jaką aktywność ruchową powinna dana osoba wykonywać, oczywiście dostosowana do, do możliwości oraz też, też upodobań chorego, ponieważ ta neuroplastyczność mózgu która jest właściwie na każdym etapie choroby, największa jest właśnie w pierwszych etapach choroby, gdzie według badań naukowych mówi się, że wtedy, kiedy jest postawiona diagnoza stanu rozsianego, powinniśmy zacząć uczyć się na przykład gry na nowym instrumencie muzycznym, uczyć się języków obcych, wykorzystywać kończynę tą mniej dominującą, angażować ją do różnych czynności, żeby jak najwięcej tych połączeń nerwowych utworzyć w naszym układzie nerwowym i przygotować do ewentualnego rzutu choroby i wtedy startujemy z wyższego tutaj pułapy, pułapu, mamy więcej tych połączeń nerwowych, co, co później też łatwiej nam odzyskać ewentualnie utracone funkcji w czasie fizjoterapii. Także teraz em, pracujemy nad edukacją pacjentów szczególnie nowo zdiagnozowanych, żeby nie rezygnowali z aktywności fizycznej i również korzystali z, z, z usług fizjoterapeutów w ramach konsultacji. Mhm. Czyli taki chory na no, SM ma szansę zachować jakąś sprawność i, i być aktywny. Raczej jak, jak to wygląda? Jednoznacznie nikt mhm. nie da odpowiedzi na, na takie pytanie, ponieważ tak jak mówię nikt nie jest w stanie przewidzieć w jakim kierunku pójdzie ta, e, ta, ta choroba. Mhm. E, jednakże nie powinniśmy rezygnować z aktywności ruchowej. Kiedyś była taka teoria, że osoby chore na stwardnienie rozsiane powinny odpoczywać, zmienić styl życia. Fizjoterapia, jeśli była prowadzona, to były najczęściej ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia czynne prowadzone w bardzo wolnym tempie. Ten trend się zmienił. Właśnie aktywność ruchowa powinna być cały czas obecna. Wręcz osoby, które do tej pory nie przed zachorowaniem nie były aktywne, powinny zacząć e, uprawiać jakiś, jakiś sport. Może to być, to nie musi być koniecznie fizjoterapia. Ale pójść w kierunku właśnie fizjoprofilaktyki, a fizjoterapeuta jest to najbardziej odpowiednia osoba, która pokieruje i wyznaczy, w jaki, w jaki bezpieczny sposób wykonywać tą aktywność mhm. ruchową. Mhm. Bo SM jest coraz bardziej powszechna w świadomości generalnie społecznej, ale często nadal nie wiemy, na czym ta choroba polega, o co chodzi z tymi rzutami, co tam się dzieje w tym organizmie właściwie, że to są aż takie skutki. W momencie rzutów y Mamy do czynienia z aktywnym stanem zapalnym w ośrodkowym układzie nerwowym. I tak jak wspominałam, w zależności od tego, w jakim obszarze tego układu nerwowego powstanie taki stan mm -hmm. zapalny, czyli jeśli na przykład w obszarze, który jest odpowiedzialny za... Pracę kończyny górnej prawej, no to wtedy mamy takie, takie objawy związane właśnie z, z, tą, z tą kończyną górną prawą, najczęściej z osłabieniem siły mięśniowej, jeśli zmiany powstają w muszczku, no to najczęściej są to problemy z równowagą, ataksja, problemy z koordynacją ruchów. No i w trakcie rzutów mamy obec obecne są te objawy trwają one jakiś czas. Najczęściej pacjent wtedy trafia do szpitala, gdzie otrzymuje leczenie sterydowe, które zmniejsza to zapalenie obecne w układzie nerwowym. Często jest tak, że w początkowym etapie wycofują się praktycznie do zera wszystkie objawy, które były obecne i pacjent może funkcjonować dalej, tak jakby się nic nie stało. Jednakże z czasem bo te rzuty nie, nie powodują, że są, że objawy wycofują się w 100%. Zawsze zostaje jakiś taki mały deficyt, co w, na przestrzeni kolejnych y, rzutów y, powoduje, że no, osoby chore na SM stają się coraz bardziej y, niepełnosprawne. Tutaj na pewno fizjoterapia tak i leki programowe zmniejszają częstotliwość rzutu, wydłużają te okresy remisji. Chociaż teraz coraz częściej w badaniach naukowych mówi się, że niekoniecznie te okresy remisji są takie zupełnie ciche. Mówi się tutaj o cichej progresji funkcji poznawczych, bo mm -hmm. także należy wspomnieć, że SM nie dotyczy tylko takiej naszej fizyczności, ale również funkcji poznawczych, czyli pamięci, uwagi, koncentracji. Czasami pierwsze objawy stwardnienia rozsianego to może być... Częstsza niż zazwyczaj y, taka sytuacja, w której szukamy słowa, brakuje nam jakiegoś słowa. To się zdarza nam wszystkim, ale no właśnie u tych osób coraz częściej albo że zapominają, albo tracą orientację w przestrzeni, nie wiedzą gdzie iść, także również y, y, funkcje poznawcze. Tutaj w stwardnieniu rozsianym również ulegają y, 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 zaburzeniu. Warto wspomnieć, że nie tylko jest postać rzutowo-remisyjna, ale też pierwotnie postępująca. I tutaj nie mamy do czynienia z rzutami, tylko zauważalność stopniowy, coraz takie stopniowe pogorszenie, y, które z roku na rok nie jest może aż tak bardzo widoczne, ale na przestrzeni lat... Już daje objawy, że, że, że pacjent staje się coraz bardziej niepełnosprawny i staje się uzależniony od pomocy innych osób. Jednakże tempo tego narastania też jest trudne do przewidzenia. U niektórych idzie to bardzo powoli, u niektórych. Bardzo dynamicznie i agresywnie choroba postępuje. Jeśli chodzi o programy lekowe, to tak samo jest, że jedne leki działają na pacjentów, a na, a na niektórych te same leki zupełnie nie dają żadnego efektu, dlatego jest bardzo dużo różnych rodzajów leków, które stosowane są w programach lekowych. I tak samo jest z fizjoterapią. Mamy pewnego rodzaju narzędzia. I w zależności od tego, jak pacjent reaguje na nie, to dostosowujemy do, do potrzeb pacjenta. Tak? Także bardzo ważne jest monitorowanie postępów pacjenta w, w fizjoterapii, czy rzeczywiście te narzędzia, które stosujemy, ten program fizjoterapii, które, który sobie zaplanowaliśmy, daje efekty. I tutaj bardzo pomocne są testy funkcjonalne, które wykonujemy u pacjentów, m.in. chorych na stwardnienie rozsiane, które konkretnie nam pokazują w sposób obiektywny, czy pacjent ma postępy w rehabilitacji. Jest to bardzo pomocne zarówno dla fizjoterapeutów, jak i dla pacjenta, który motywuje się, jego motywacja do ćwiczeń wzrasta, kiedy widzi, że jest coraz lepiej. No, właśnie, pacjent jest zmotywowany, chce być aktywny. Co jest takiego najtrudniejszego w tym, zachow w tym zachowaniu sprawności, aktywności? Czy właśnie to chroniczne zmęczenie, o którym wspomniałaś, mm -hmm. czy brak sił, problem z wytrzymałością? Co tak naprawdę według tutaj Twoich, zgodnie z Twoimi doświadczeniami, jest takie najistotniejsze dla tego pacjenta? Na pewno, tak jak mówisz, zmęczenie, które jest jedną, jednym z objawów stwardnienia rozsianego, jest przeszkodą i wyzwaniem dla, zarówno dla pacjenta, jak dla i fizjoterapeuty, który pomimo wszystko stara się motywować, mobilizować chorego do, do, do działania. I tutaj, jeśli chodzi o zmęczenie takie fizyczne, to trzeba odpowiednio monitorować je u osoby chorych na stwardnie rozsiane. Ten wysiłek fizyczny, który proponujemy w trakcie terapii, on nie może być za delikatny, ponieważ nie osiągniemy zamierzonych efektów terapeutycznych, ale też nie może być wykańczający naszego pacjenta, bo wtedy jest ryzyko wystąpienia rzutu, no i pogorszenia, zaostrzenia tych objawów neurologicznych. I tutaj warto wspomnieć, że wśród nas wszystkich, ale również wśród pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane są tak zwane osoby, które możemy zaliczyć do przyspieszaczy i opóźniaczy. Tak krótko powiem, o, o co tutaj chodzi. Przyspieszacze to są takie osoby, które pomimo tego, że obiektywnie mogłyby dalej ćwiczyć, wykonywać daną czynność fizyczną, one już przy pierwszych objawach zmęczenia mówią: Nie, ja już nie mam siły, ja już chcę przestać ćwiczyć, zakończmy to. No i takie osoby to najczęściej tak zachowują się, ponieważ są bardzo wyczulone na to, że zmęczenie może spowodować pogorszenie ich choroby. Są bardzo wyczulone na tym punkcie i obserwacja objawów obiektywnych, czyli na przykład tętna w czasie ćwiczeń i porównanie to ze subiektywnymi objawami zgłaszanymi przez pacjenta pozwala fizjoterapeucie sprawdzić, czy rzeczywiście ten pacjent jest zmęczony. Czy wystarczy z nim porozmawiać, zmotywować i będziemy dalej mogli z nim ćwiczyć. Więc jest to bardzo ważne, żeby takie osoby umieć się rozpoznać, które są tak zwanymi przyspieszaczami. I są tak zwani opóźniacze, czyli osoby, które już obiektywnie wskazują na to, że są zmęczone. Ich organizm zgłasza, koniec, to już jest niebezpiecznie, się robi, zaprzestaj wykonywania danej czynności, a one mówią: Nie, no jak to? Ja nie dam rady i pracują często ponad hmm. siłę. I mówią: Na pytanie fizjoterapeuty, czy jesteś zmęczony? Nie, nie, nie. A już widzimy e, obiektywnie, hmm. że już pacjent jest e, na skraju wyczerpania, ale po prostu nam się nie przyzna, bo e, walczy ze wszystkich sił, żeby, e, żeby tą terapię w całości wykonać. I takie osoby, no też tu jest niebezpieczeństwo e, u takich osób, no że rzeczywiście przekroczymy tą, tą barierę bezpieczną tego zmęczenia, no i dojdzie do, do zaostrzenia tych objawów neurologicznych, także monitorowanie i wyczulenie się na, ten, na te dwa rodzaje osób, który przyspiesza czy opóźnia, które mogą wystąpić, jeśli chodzi o zmęczenie, daje fizjoterapeucie takie poczucie bezpieczeństwa, że on wie, jak modyfikować i prowadzić tą terapię, żeby uzyskać odpowiedni efekt, bo zarówno pierwsza sytuacja, jest niebezpieczna, bo nie uzyskujemy mhm. tego efektu, bo ten wysiłek jest za słaby. No i druga, gdzie jest praca ponad siły, także jest niebezpieczna, także my musimy to jako fizjoterapeuci monitorować, to zmęczenie. Pewnie też obserwujecie w codziennej pracy, jak też podejście tego pacjenta się zmienia, bo raz jest lepiej, raz jest gorzej i każdy to też psychicznie mhm. inaczej znosi. Dokładnie. Terapia osób chorych na stronie rozsianej jest tak właściwie wpisana w ich życie y, przez cały czas i y, y, to nie ma się co dziwić, że czasami mogą mieć dosyć, mogą mieć jakieś załamanie, bo na przykład nie, nie ma tak szybko tych efektów albo pracują, dają z siebie naprawdę wszystko, a mimo to choroba dalej postępuje. Czasami nikt nie ma naprawdę na to wpływu, że ta choroba idzie w takim kierunku, a, a nie innym. I tutaj bardzo ważne jest wsparcie psychologa. tak? U nas w Centrum Rehabilitacji SM pracujemy w teamie rehabilitacyjnym, gdzie są fizjoterapeuci, ale też jest psycholog. I tutaj jest ogromna rola naszej, naszej pani psycholog, której zadaniem właśnie jest. Praca z pacjentami, którzy właśnie tego potrzebują, tak naprawdę. Osoby chore już od samego początku, od samopostawienia diagnozy u niektórych już wymaga wsparcia psychologicznego, żeby przejść ten etap pogodzenia się, się z choroby, bo to też jest bardzo ważne, żeby przejść ten, przez cały ten etap, nie zatrzymać się na, na jakimś poziomie, tylko dokończyć go, choć to nie jest wcale proste, to się łatwo o tym mówi, ale żeby pogodzić się z chorobą taką jak stwardnienie rozsiane, no to jest naprawdę duża sztuka. Ale powiem tobie, że znam tyle osób chorych na stwardnienie rozsiane, i oni mają tyle radości życia, pogody ducha. Oni są prawie non-stop uśmiechnięci, zdarzają się, bo depresja również jest jednym z objawów stwardnienia rozsianego, ale jak oni przyjeżdżają do nas na pobyt z rehabilitacją. Naprawdę osoba zdrowa może się wiele nauczyć jak oni potrafią żyć, jak wykorzystują swoje życie. Te, częst, często te osoby poruszają się na wózku inwalidzkim, a skaczą ze spadochronem, nurkują, y, działają społecznie, y, robią mnóstwo wspaniałych rzeczy, a przede wszystkim pomagają sobie nawzajem. Także sama terapia, taka typowo medyczna jest ważna, ale takie wsparcie, które daje jedna osoba chora drugiej, jest bezcenne i, i naprawdę pomaga im przetrwać później, kiedy są sami w swoich miejscach zamieszkania różne trudne chwile. Ale wracając sobie do, do, do funkcji psychologa, no... W sporcie nawet. Każdy dobry sportowiec ma swojego psychologa, i tutaj e, uważam, że jeśli chodzi o pracę e, współpracy fizjoterapeuty z psychologiem, no to to jest podstawa. Musimy iść dwutorowo, ponieważ nic nie jesteśmy w stanie zrobić e, pod względem fizycznym, jeśli pacjent nie jest poukładany pod względem takim e, psychicznym, duchowym, jego samopoczucie nie jest, nie jest dobre. I, I odwrotnie, tak, to wszystko e, ze sobą na, na siebie oddziałuje, także jeśli chodzi o terapię w Swarnie-Rosianie, to bym powiedziała, że tak trzytorowo powinniśmy iść, czyli fizjoterapia, psycholog oraz programy lekowe. I wtedy pacjent jest zaopiekowany z różnych stron, ponieważ no, Swarnie-Rosianie dotyczy różnych obszarów życia, mhm. właściwie wszystkich. Mhm. Dotyczy też rodziny, bo mówi się, że choruje cała rodzina. To, o czym wspomniałaś wcześniej przed naszym tak. nagraniem, że obciążone są wszystkie osoby w najbliższym otoczeniu, ale też te osoby muszą zadbać o tego chorego, ale zadbać też o siebie, o swój dobrostan. Także tutaj to jest taki proces wymagający zaangażowania mm -hmm. wielu osób i wsparcia na wielu poziomach. Dokładnie, tak jak mówisz. Często jest tak, że diagnoza stwierdzenia rozsianego spada niespodziewanie. Nikt nie nikt nie spodziewa się, że właśnie tak, taką diagnozę usłyszy i musi się z tym zmierzyć zarówno osoba chorująca, jak i współmałżonek, dzieci, również pracodawcy. W wielu, wielu, wiele osób nagle musi się zderzyć z nową rzeczywistością. Czasami pacjenci chorzy na sklerozę rozsiane nie są rozumiani przez swoich partnerów, przez swoje rodziny. Częste określenie weź się w garść no, no nie jest dobrym określeniem, bo może ta osoba naprawdę robi wszystko, żeby, żeby pokonać te swoje trudności, a, a po prostu jej w danym momencie no, przekracza to, to, to możliwości funkcjonalne. Tak? Zdarzają się też sytuacje odwrotne, kiedy to osoby. Zdrowe stają się, zderzają się z trudną sytuacją, ponieważ osoba chora no, różnie się może zachowywać, tak? Może swoją frustrację wyładowywać też na, na członkach swojej, swojej rodziny, o tym się mało mówi, ale też jest ta, ta, ta druga strona, taka bardziej mroczna, no, że, że te osoby. Yy, yy, Często no, nie mogą się pogodzić z daną sytuacją, i, i zarówno jedna strona, ta, ta strona chorująca, jak i ym, współmałżonkowie, partnerzy, no jest to wyzwanie, nie wiedzą, jak, jak sobie poradzić z tą sytuacją. No i dzieci, tak? Gdzie, kiedy jeden z rodziców, na przykład, który był y, sprawny fizycznie, dzieci jeździły z nim na narty, nagle staje się. Y, Osobą, która potrzebuje pomocy. I to się dzieje na, na, na oczach dzieci. I każda z tych osób potrzebuje na pewno wsparcia psychologicznego. My w Centrum właśnie pracujemy na tym, aby takie spotkania rodzinne tworzyć dla pacjentów chorych na stwardnie rozsiane, często oczywiście za zgodą całych rodzin. Online próbujemy się łączyć, psycholog i, i, i rozmawia z całą rodziną i staramy się pomóc również tutaj w obrębie tych, tych takich relacji międzyludzkich, międzyrodzinnych. Tak, pracując na co, na co dzień z takimi osobami, czy... Podchodzisz do swojej sprawności, swojego zdrowia też trochę inaczej, właśnie tak doceniając to, co masz, bo często zapominamy zupełnie o tym, o tym, co mamy, zaniedbujemy siebie. Wiem też, że jesteś osobą aktywną. E, czym jest e, kettle e, kettlebell? Tak? Kettlebell Dobrze sport. Kettlebell tak. Sport. E, nawiązując do pierwszej części tego pytania, to dokładnie tak. Pacjenci często mnie się pytają: a biegałaś dzisiaj? I tak mi jest aż wstyd się przyznać, że nie, bo, bo co, bo, bo byłam zmęczona, bo mi się nie chciało, a, a oni wiem, że gdyby tylko mogli, to by właśnie korzystali z tego wszystkiego, co mamy my osoby zdrowe i, i naprawdę człowiek docenia to, co ma, co może robić i Często problemy, które słyszymy my jako pracownicy centrum na zewnątrz, o których opowiadają nasi znajomi, nagle sobie myślimy, to nie są problemy. Można je łatwo rozwiązać, jeśli tylko chcemy. Prawdziwe problemy to są te związane ze zdrowiem, na które nie mamy wpływu. I, i to na pewno zmienia się perspektywa. Także jeśli tylko mam możliwość, a staram się zawsze wygospodarować czas, to razem tu ze swoją córką, spędzamy go aktywnie. I między innymi od trzech lat trenuje Kettlebell Sport. Jest to sport siłowy, którym wykorzystuje się odważnik, taką kulę z uchwytem. Mm. Są różne ciężary tych odważników, też są różne ćwiczenia, ale mogę opowiedzieć, opowiedzieć Tobie o, o zawodach, bo są też zawody w kettlebell Sport, mhm. które polegają na tym, że najczęściej przez 10 minut wykonuje się dane ćwiczenie. Na przykład snatch, rwanie, czy też długi cykl. Jest to powtarzalna jedna dana, dana, dane ćwiczenie i jest możliwa tylko jedna zmiana ręki. Czyli w dowolnym momencie przez 10 minut mogę sobie tą rękę zmienić, ale tylko raz. Eee, ja akurat startowałam w zawodach, gdzie było, była troszeczkę formuła e, łatwiejsza, tak mhm. mi się wydaje, bo trwało to troszeczkę dłużej 12 minut, ale jest, maks jest maksymalnie, e, można sobie zmieniać rękę ile razy się chce. Fakt, że to zabiera czas, więc mniej powtórzeń mhm. jestem w stanie zrobić, bo wygrywa ten, który zrobi najwięcej powtórzeń w tym przedziale czasowym. Jeszcze dodatkowo wygląda to tak, że każdy zawodnik ma swojego sędziego, który siedzi naprzeciwko i patrzy, czy pod względem technicznym zostało to ćwiczenie dobrze wykonane. Mhm. Jeśli tak, to zalicza je. No i ma się wtedy przyznawany kolejny punkt. Jeśli nie, podnosi żółtą kartkę i tak może być, że na przykład no, przez... Ja tu się napracuję, podnoszę ten ciężar, a ciągle punkty nie lecą, mhm. bo coś nie zostało. Dobrze wykonane. No i w czasie takich 12 minut, ja akurat startowałam z odważnikiem 12-kilogramowym, także ponad 2,5 tony w ciągu tych 12 minut podrzuciłam, że tak powiem. I, I nieważne. Nie, nie trzeba być kulturystą. Nie, właśnie chciałam <laughs> powiedzieć, że ważny jest tutaj rozmiar bicepsu, że tak powiem, ale technika. <laughs> tu jest bardzo ważna biomechanika wykonywania ruchów, żeby to było bezpieczne dla naszego organizmu, żeby efektywnie właśnie wykonać ten ruch, żeby ta kula pomimo 12 kg, sama wleciała na górę. I, I tu pracuje właśnie, to jest taki sport ogólnorozwojowy. Pracuje całe ciało, tak? żeby podrzucić tą, tą, ten odważnik, ja nie muszę tego zrobić ręką, ale to jest siła kończyn dolnych, mięśni posturalnych, całego ciała. Także tutaj no, jest takie, takie wyzwanie, jest element rywalizacji oraz wzmacniania tutaj mięśni. I to można by było porównać też, że to nie jest tylko sport siłowy, ale też wytrzymałościowy, taki mhm. bieg z odważnikiem, mhm. bo czasami nie siła tutaj mięśni jest jakby wyzwaniem, ale właśnie ta wydolność fizyczna. Człowiek ma zadyszkę w pewnym momencie i ciężko mu wziąć wdech, także tutaj bardzo też jest ważne bieganie i budowa tej, tej wydolności fizycznej, żeby później z tą kulą dobrze, Śmigać, ale muszę powiedzieć, że moje koleżanki z, z drużyny, bo to jest drużyna tsunami szczecinek się tak nazywa, mm -hmm. one tutaj startują z 16 kg, także to już, to już jest duża różnica i tak samo tutaj przez 10 lub też 12 minut pracują z kulą. Podziwiam, i... próbowałam tego ćwiczenia też kiedyś i zachęciłaś mnie, żeby wrócić, bo wiem jakie efekty daje, że to tak. naprawdę są spektakularne efekty. Próbowałam różnych <laughs> jak, że tak powiem fitnessów, jakieś zumby, a tutaj widać efekt bardzo szybko. Bardzo to kształtuje całą sylwetkę. Wydolność fizyczna też wzrasta, także jest dużo tutaj Elementów takich pozytywnych. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystko z umiarem. Bo sport zawodowy to, to nie jest zdrowie. I tutaj zalecałabym konsultacje z fizjoterapeutami, jak najbardziej co jakiś czas, żeby profilaktycznie zobaczyć, czy te napięcia mięśniowe nie budują się gdzieś za, za duże, żeby nie doszło do, do kontuzji. Bo to mm. też jest bardzo ważny aspekt każdej aktywności ruchowej, żeby zadbać o, o to zdrowie. Dobrze, będę się zgłaszać do ciebie, także <laughs> jesteśmy umówione. A co z innymi formami takimi? Bo to widzę, że daje też dużo takiej rozrywki. Natomiast są aktywności mniej, i wymagające. Ty mm -hmm. na przykład stawiasz na taniec. Tak. Jeszcze dodatkowo. Tak. Ja bardzo lubię tańczyć. Yy, I zawsze lubiłam tańczyć. Może to jest troszeczkę takie też moje marzenie niespełnione z lat yy, tutaj dzieciństwa. Także jeśli tylko mam możliwość, to tańczę, zarówno w domu, czy gdzieś na jakichś yy, yy, imprezach. Nieważne dla mnie to jest kompletnie, czy ja to dobrze robię, czy też nie. Sprawia mi to radość. Czuję, że endorfiny wtedy produkują się na maksa i, i bardzo to lubię robić. To pomaga rozładować emocje, ale też buduje różnego rodzaju więzi towarzyskie. Także jeśli mam możliwość, to uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach tanecznych, tańca współczesnego, hip-hop. Także jest to też aktywność ruchowa, która łączy pokolenia. Moja córka. Właśnie tańczyła w zespole tańca współczesnego, może trochę za namową mamy, która właśnie tak by nie spełniła swoich, swoich marzeń, ale ona to rzeczywiście lubiła i też to łączy pokolenia, także możemy razem tańczyć i, i spędzać czas. Także polecam wszystkim, aby znaleźli taką aktywność ruchową, którą będą lubić, która będzie sprawiała im przyjemność. I to nie chodzi tutaj o rywalizację. E, można czasami to potraktować jako wyzwanie samo dla siebie, bo to też jest już, e, wpływa na samopoczucie nasze. E, ale najważniejsze to, żeby to sprawiało przyjemność i wtedy efekty zdrowotne też same się dzieją na w naszym można organizmie. Można połączyć przyjemne z i Na przykład potańczyć sobie z mopem w domu, niezależnie od techniki, o, nikt nie zupełnie, musi pancać. Oczywiście, że tak. Ważne, żeby się ruszać. <laughs> Dokładnie. Dobrze, bardzo Ci serdecznie dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Krajowa Izba Fizjoterapeutów.